ilość wiedzy, którą tutaj można łyknąć w bardzo krótkim czasie, na bardzo zamkniętym terenie, plus ilość ludzi, z którymi można się spotkać, wymienić doświadczeniami, naprawdę rewelacyjnie. Mi się wydaje, że tu jest bardzo dużo świeżego i młodego podejścia, takie, że możesz zobaczyć, czy się wpisujesz w trendy. Bo przychodzi bardzo dużo nowocześnie myślących prawników i to jest to miejsce, gdzie oni się spotykają. Jestem pod ogromnym wrażeniem. W jednym miejscu tak wielu prawników, którzy nie konkurują między sobą o zdobycie klienta, ale wymieniają się swoimi doświadczeniami w bardzo otwarty sposób, mówią o swoich sposobach, swoich podejściach do marketingu usług prawnych, nowej dziedziny, która przez wielu prawników, mam wrażenie, cały czas jest lekceważona. Fajnie jest mieć wiedzę i zaplecze, doświadczenie i wykształcenie, ale przede wszystkim też trzeba wiedzieć, jak tego klienta przekonać do siebie i jak go zatrzymać. Brak w ogóle takiej informacji o marketingu prawniczym w tym świecie. Ja jestem po aplikacji radcowskiej i tak naprawdę to jest chyba taki pierwszy moment, kiedy ktoś w ogóle mówi o marketingu w tym zawodzie. Muszę przyznać, że na studiach też o tym się nie wspominało, co jest oczywiście dziwne, bo tak jak tutaj na ostatnim wykładzie słyszałam, no jesteśmy przedsiębiorcami. Myślę, że dla osób, które zaczynają prowadzić własny biznes, albo są w takim miejscu, że doszli do pewnego momentu i potrzebują jakiejś inspiracji, żeby wiedzieć, co zmienić, co robić dalej, to jest dobre wydarzenie. I think it's a great idea and I enjoyed it very much. It was very enlightening and a new experience for me. I highly recommend it to my colleagues and I wish something like this would happen in Czech Republic or in Slovakia. Logistyka jest bardzo dobra. Jest na wysokim poziomie, to znaczy sale są bardzo blisko. Jest też taki moment, gdzie wszyscy się mijamy, czyli można się zaczepić, można się nawet potknąć o kogoś tak naprawdę. Jeżeli ktoś nie umie tak nawiązywać szybkich rozmów, no to trzeba, bo to ocieramy się tutaj o siebie i myślę, że właśnie infrastruktura też sprzyja temu. Myślę, że to zostało bardzo dobrze pomyślane. To, co usłyszałem, że tak powiem, spełnia moje oczekiwania. Biorąc pod uwagę ilość uczestników, być może jedynie hale Międzynarodowych Targów Poznańskich będą mogły pomieścić uczestników przyszłorocznej edycji. Myślę, że sama się tutaj zjawię, co jest chyba najlepszą rekomendacją. Czuję się ambasadorem tego przedsięwzięcia i z pewnością będę namawiał koleżanki i kolegów zajmujących się tą dziedziną, aby w przyszłym roku uczestniczyli w tym wydarzeniu. Będę polecał. Polecam.